Cześć, ja nazywam się Sylwester Wilk i zapraszam Was na serię filmów, które zrobiliśmy raz z Avalon Extreme, mówiących o dużym projekcie, który właśnie realizujemy, czyli o próbie bicia rekordu świata na dystansie pełnego Ironmana w triatlonie. W materiałach znajdziecie nie tylko ciekawostki na temat moich przygotowań, tego jak te przygotowania wyglądają, ile ode mnie wymagają, jakieś takie niuansiki dotyczące sprzętu i samego treningu, ale znajdziecie tutaj także rozmowy z ekspertami, czyli z fachowcami w danych dziedzinach sportu i wiele, wiele innych ciekawostek, więc nowy odcinek każdy czwartek, co tydzień. Zapraszam. Pomysł jest o tyle abstrakcyjny, ponieważ robiąc pewne rozeznanie w tej dziedzinie, w tej dyscyplinie sportowej, okazało się, że osoby w mojej kategorii, w ogóle osoby z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim w mojej kategorii T43, czyli amputacja jednostronna poniżej kolana, nie ścigają się na tym dystansie, a na dystansie czterokrotnie krótszym. Czyli mówiąc o paratriatlonie, mówimy o wyścigach na dystansie 1/4 i dystansie olimpijskim, czyli czterokrotnie krótsze wartości, krótsze dystanse niż pełen dystans Ironmana. Czyli można powiedzieć, że to będzie trochę taki wyścig ultra trwający kilkanaście godzin. A dlaczego tak jest, że głównie ludzie w tej kategorii ścigają się na krótszych dystansach? No głównie ze względu na przeciążenia. Ze względu na to, że przy dłuższym odcinku na rowerze, przy dłuższym bieganiu te przeciążenia dla kręgosłupa i dla nogi są zbyt duże. Ja natomiast podjąłem decyzję, że zmierzę się z tym dystansem, będę chciał go pokonać i oprócz tego, że zamierzam ukończyć cały wyścig, to zamierzam zrobić to w najszybszym czasie, jaki kiedykolwiek został odnotowany w ogólnej kategorii osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza w kategorii T43. Wyniki, do których dotarliśmy, to są wyniki mówiące o okolicach 16-15 godzin. Tyle mniej więcej czasu zajęło pokonanie pełnego dystansu. Jest spora szansa, że jest jakiś lepszy wynik, do którego nie udało nam się dotrzeć. Natomiast my i tak za bardzo się tym nie przejmujemy z tego względu, że wynik, który ja chcę osiągnąć, to wynik w przedziale między 11 a 12 godzin. Czyli wynik już troszeczkę, który rywalizuje tak naprawdę z tą pełnosprawną grupą, która będzie również razem ze mną startować. Co za tym idzie, nie tylko zamierzam pobić rekord świata, ale zamierzam to zrobić z przewagą kilkugodzinną. Co to w ogóle znaczy, że będę się ścigał na pełnym dystansie Ironmana? Oznacza to, że do pokonania będę miał 3,8 km pływania w otwartych wodach. Następnie wsiadam na rower, na którym mam do przejechania 180 km i dopiero na sam koniec mierzę się z dystansem pełnego maratonu, czyli 42,2 km biegu. Pierwszy start, czyli start treningowy, odbędzie się za 3 miesiące w Warszawie na imprezie organizowanej przez firmę Ironman. Bardzo duża impreza, prestiżowa impreza, jeśli chodzi o świat triatlonu w Polsce. Natomiast 2 miesiące później, czyli za 5 miesięcy, czeka mnie start docelowy, czyli start na pełnym dystansie Ironmana. I ten start odbędzie się na evencie Greatman w Kurniku. Jest to jedyny event w tym roku w Polsce, na którym odbędzie się właśnie wyścig na pełnym dystansie Ironmana. Wraz z Avalon Extreme realizujemy dla Was serię odcinków na temat moich przygotowań, na temat tego, jak te przygotowania wyglądają, z czym one się wiążą. Będzie dużo ciekawostek, jak wygląda trening osoby na protezie do takiej imprezy. Akurat na rowerze jeżdżę w 2 protezach. Kiedy i gdzie te materiały będzie można obejrzeć? Przede wszystkim materiały będą pojawiać się co tydzień. Co kilka tygodni pojawi się materiał specjalny z gościem specjalnym, czyli osobą, która jest związana z triatlonem bądź ze sportem w jakiś sposób, czyli z ekspertem w danej dziedzinie i z tym ekspertem, z tą osobą będziemy rozmawiać na temat danej dyscypliny, danej aktywności. Materiały możecie oglądać oczywiście na kanałach Avalon Extreme, a także u mnie na Instagramie, Facebooku znajdziecie linki do wszystkich odcinków. Nowy odcinek każdy czwartek, co tydzień. Zapraszam.